Że dzisiaj to upalocy, noż nawet wygnijmy. Zrobiony jest. Na tej stacji. Na tata będzie o tej 15. No raczej nie. No to jest właśnie teraz problem taki, czy oznacza... No słuchaj, no to wejdź teraz, na tym jeżdżę. No to ty to idź tam po pierwszej, spokojnie na trzecią, żebyś był. A ty się elektryk przeszkadza. No i się lepiej. Wajlakani z Indii, południe Indii. Więc pytanie jest takie, że taka sytuacja. Wydaje mi się, że to jest podobna... On sobie da radę, że nie ma. Także nie, na gitarach księża będą grać, kolędy, kurek będzie, bardzo wesoło, na ziemniaki na gorąco, ryba, karto będą donosiły, kucharki, proszę ciebie, ryba do wzięcia, ciasto będzie w korytarzu, paczki będą, paczki, tutaj o jest Dawidek, strasznie, no i on będzie wtedy. No, także nie, elektryk, elektryk, bo tam Zaleski to robi, tylko z komu robi. Radio Maria, Nowa Ewangelizacja. Elektryk jest tak? A ty się na tym nie znasz, bo ty jesteś inna elektronika. To jest taki wysoki. No. No brakuje nam jeszcze witraży też. Jeszcze nam brakuje. Już niewiele, ale jeszcze nam brakuje. Jeszcze nam, no teraz robimy. To co, tutaj ma Dawidek rozmawiać. On powiedział, o Dawidek, że będzie. Zawiecie mu się komputer, krzyczy, tu zeszczy. Też mam jego dosyć, no ale się rado. Jeszcze jest daleka, nie będzie to bardzo duże. No ale tak mogą się zmieścić. No wiesz, ja ci coś powiem. On już zeszczy się na komputer, już wiesz. Zawiesiło mu się, patrz. Może byś mu odwiesił tutaj. No. A ty umiesz na komputerze? No i będzie księgarnia, też mam pamiątki, książki. Ale muszę mu tłumaczyć, że wiesz. Bo on musi mieć wszystko nagle, bo narwane wszystko, wiesz, nerwowe. No. Mamy inne plany jeszcze. No nic nie zrobi. Na widzimy dzisiaj bądź. No najeźdź się na wielkanoc. Dobra, dobra. No, potem tu możemy tam... Nikogo nie będzie. Teraz nikogo nie będzie, bo wiesz. Tylko ja i ten Dawidek. Jeszcze nie ma tabliczek z nazwiskami. A może przyjechała potem po 10 dzwoni gdzieś tam. Ona w szalecie śpiewała. To będzie też nie przesiedzie. Nie ma Rysi, jaka Rysi, ona tu nigdy nie była. Ona tylko instruuje, żeby światło palić, żeby... ...do których mogło dojść podczas ostatnich protestów. Na pewno nie pięknie, nie będzie. Jest Zalewski, jak przyjdzie, to jak zaczął szaleć, proszę ciebie ten Zalewski, to jest... Jak był ten Szydłowicz, stał na podłodze, nie był Zalewski od całej łóżku, no to ten Zalewski latał po całym domu, to ten Szydłowicz stał i powiedział... Bo wezmę nóż i przebiję przez nerkę i przez serce. A ja o Jezu, się wystraszyłam. Jeszcze on mnie poceluje i zamiast Zelenskiego, to we mnie. No to i tego przybyło, tak przepędziłyśmy wtedy. Teraz go wzięłam, żeby to poszło sobie na podłodze. A on wiesz, gdzie pojechał do Olsztyna, bo tam jego chyba brat umarł. Może coś tam jakieś błaszki wszedł gdzieś po mieście. Ale Rysia mówiła, że on szybko tu przyjedzie, bo tam nie ma wersji. Pisarzy, bo tam nie ma imprez w Olsztynie. Wszystko tu wróci do Warszawy, bo Przybyłowicz lubi bywać na żarciu i picie. Może nie tyle na kulturze, nie tak, co sobie pija. Bo my to jesteśmy koneserami sztuki. Ja lubię ładne rzeczy nagrać. Nawet może mi się nie podobać, ale ja z niczego mogę zrobić co. Z 5 groszy mogę zrobić 15. A ten Zelecki pójdzie robi odwrotnie. Tak, ze 100 złotych, wiesz, raz mi tu kurczaki zamówił 75 złotych. No 2-3 dni jadłyśmy, ale ja bym to miała, wiesz, 15 kilo nóżek. No, bym to jadła i jadła. Zelewski by poszedł za granicę, długo by słaba, bym te nogi jeszcze jadła. A on nic nie robił. No. Dobra, pozdrów tego Zelewskiego i on się tam wyciszy. I ty możesz sam przyjechać. Jak wejdziesz z Karyszewską, to po prawej stronie kościół. No Zelewski cię zaprowadzi. Te światło to chyba zreperują. Na pewno administracja krótko robi, czy nawet
30. Weź pół do drugiej wyjedź i pojedź 517 do teatru, przy teatrze Hübnera, powszechnego wysięgi przez przejście, wejdź z karyce, stoj po prawej stronie, stoi kościół. Pod wersją angielską. No, kościół za tą szkołą. Proszę ciebie, ten kościół będzie dobrą wigilię dawał. Dlaczego? Bo Matkę Boską łeb jej ucieli, wiesz? Taki poseł, no nie tak, tylko stał poseł, jeśli kilofem lipcową Matkę Boską rozwalili, wiesz? No ojej, ale tu sąsiedzi policję wezwali, ja to mam nagrane. Zelewski nagrywał ze mną, czy Zelewski, czy co? Na internecie Matka Boska i nie ma głowy jest sikutem. Jaki skandal. Potem oni wzięli nową z gipsu, postawili i to jest ten kościół. On powiedział, że teraz dwa razy większą wigilię zrobi, bo Matka Boska zwyciężczynią. No. Także Stasiu, przyjdź na tą trzecią, a tutaj już dziecko czeka na ciebie. Specjalnie z Pawłem się nie umówił, żeby się spotkać ze swoim wujkiem. No, słabo ciągle, jaki Stasiek do cholery, co? Bo Stasiek to był mój wujek kiedyś, wiesz. No to się kojarzy z wujkiem, dlatego tak mówię. No, fajnie ten Stasiek był ciągle śpiewał. Oczywiście, tu zrobimy normalnie łóżko, ja to zawsze robię łóżka, jest fajnie do cholery. Jest ciepło u nas jest ciepło, ja właśnie to odłożyłam mokro, bo ja tu nie mogę wytrzymać, bo ten kobietko nie lubi powietrza, to wie jak wyjdzie, to ja wtedy szybko otwieram na powietrze. I po prostu po tym nie wytrzymać. No, będziemy we trzech stali. Nawet jak widzi kto w siebie na czwartego zamieszka, w siebie może być na czwartego. No. Bo tu jest łóżko, co? Przekazam z łóżko. U nas się zmienia, bo u nas jest tylko kamery obrotowe. Radio Koncika jest obrotowe, ruchome, latające i takie samochody w internecie. Radio Koncika. To też ja mam Koncika, tak, obrotowe latające. Dobra, Stasiu, to o trzeciej, nie o czwartej. Bo to trwa ta godzinę 5 minut i potem tego ciasta w tych torbach ona nabieramy i będziesz miał jedzenia całe święta. No, i ryby firmowe na stole, każdy ma swoje porcje. Po 4, po 5, po 6 paszek i na gorąco i na zimno. No to bądź o trzeci, no to na razie, tak. Wzajemnie, stary Czeska, pana ty. No do końca. Bo myślałem, że już pan mówił o 17. Nie, chcę jak najszybciej, tylko przy święta, no. No jest jak jest. To pani wie sama, to co serce podpowie, prawda? To znaczy, no serce mi podpowiada, ja chcę, tylko że chciałabym dążyć do tych tabliczek przy święta. No to jeszcze ich nie ma, dlatego powiedziałem, że właśnie będą po zakończeniu budowy. Bo teraz mamy jeszcze też dużo wydatków. Same organy, organy nawet milion jest za mało. No tak, ja rozumiem, ja to wszystko rozumiem, dlatego, no, wiesz, ta suma została podwyższona, czy nadal jest tyle? Proszę? Nie, ta suma nie podwyższa. No to znaczy, no to żeby jak najwięcej, jeszcze ja to rozumiem, ale potrzebne. No i dlatego tak powinienem się jeszcze upewnić. Bardzo dziękuję. Tak, no, no robimy to. Proszę Państwa, mamy zamiary zrobić dużo dobra. On już nie idzie po mnie gimnazji, będzie Stasiek. Będzie obudzeni, bo to jest ważne. No tak, ja też. Dobrych ludzi. Bardzo są poszukiwani nasi absolwenci. Jeżeli ktoś mnie słyszy z absolwentów, a nie ma pracy, to niech się odezwie jakoś też. Tak, może nie wie gdzie, co, jak. Dlatego zwracają się do nas i szukają tych absolwentów. No, bo już są
już są przynajmniej trochę przez ja muszę ją uduchwycić. No ja mam uduchwycić jednego, co nie ma, to znaczy, co już jest, jest w drodze. Podstawówkę skończył, no i jest w drodze. I tak właśnie rozmawiam z nim na ten temat, bo byłam zobaczyć ten kościół, a nie zdążyliśmy wtedy zobaczyć, czy go bardzo. Uczelnia powinna być też rozwinięta bardziej, ale właśnie Platforma nam przeszkadzała. Oni są tak za demokracją, że tylko sami. Demokracja to oni tylko, prawda? I 20 tysięcy emerytury ponad, ale i 2000 to jak on się wyżyje. A pani ma ile emerytury? Dokładnie, to ja samej emerytury, to mówiłam w tej książce, ale już mam dodatek, bo już po co 80 ciągnę. No i jeszcze za moich rodziców mam tak, że te 300 dochodów. Ale no, to pani nie ma 2000, prawda? No i pani się utrzymuje, jeszcze pani dobre rzeczy robi, nie? A tutaj tego, ci to mogą, to po to są niżej stojące ofiary tego systemu, tamtego strasznego systemu, mogą mieć małe emerytury, ale ci, którzy ten system tworzyli i byli, służyli Sowietom za przeproszeniem, bo tak było, prawda? Pani Władysława, a skąd telefon? Warówna dzwonię. Skąd? To wydawałoby się, Warówna. Że gdzie to jest? Siadają do stołu. Koło między Kamienną Górą a Wałbrzychem. Ach, to tam, właśnie, tam jest, też, ten, tam jest też duże bezrobocie. Więc razem w tym samym momencie. Ale ja wychowałam czterech synów, którzy pracują w Polsce, są dobrymi fachowcami, sama się męczyłam i tak nie mam wynagrodzenia. Później mi doszło troszkę rolniczego, bo ja wychowywałam jeszcze rodzeństwo. No proszę. Bo mama zmarła, miałam 10 lat, było 8 dzieci, to bez nogi. I mama mnie prosiła nie odchodź z domu, a wszyscy odrosną. Tak zrobiłam. I ja wyszłam za męża, który chlał, tylko nikt mi nie pomógł, mamu zabrał. I wychowywałam tych czterech synów sama, a jednego mam w niebie. I za taką ciężką pracę ja takie wynagrodzenie mam. Troszkę mi doszło rolniczego, bo tato miał lepsze ziemi. To nam żyje za to i myśmy nie głodowali. Tata był złota rączka, umiał wszystko, ja mu musiałam wszystko pomagać, tam musiałam się orać, pisać, wszystkiego robić, bo dlatego, że tata nie mógł, jak robił dróżkę za sobą, miał nogę zgniecioną całą, to tato siada, daj mi ten bóg, albo daj mi tą kostę, nie było, żyłem to jak dzisiaj, maszynki, popchać tylko kosza.
Tak, pani Władysławo, czyli pani miała ciężkie życie, ale jedno, ale ma pani pokój serca, prawda? Tak, no właśnie. Ja mam już 83 lata, jeszcze się kręcę, mieszkam za synem, który się nie ożenił, bo też się ożeniło, a mają dzieci dorosłe, a ten się nie ożenił, to mieszka ze mną, założył transport, to ja nie mogę na tego znieść, jak go ogrodają. Zawiezie, wykipuje, szuka pieniędzy. Latami. Ktoś o nim wspomniał, bo zwróćmy uwagę, że przez ostatnie miesiące o PSL-u nie było nic. Kary, to się nauczyli dzisiaj ludzie, ja tego nie mogę przeżyć. Zauważony. Nieraz mówię tak, żebym już umarła, to bym nie musiała tego oglądać. Nie, 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 pani jeszcze ma żyć, pani Władysławo, i cieszyć się tym, że dobrem też, które pani uczyniła. Cieszę się, że modlę się za was wszystkich, poczułam wam tam. Przejmować się i modlić się za pieniądze. Ja wam za miesiąc jeszcze posyłam. No proszę. A posyłałam do Lichenia, jak Makowski pisał do mnie. A posyłam do opatrzności. 7 medali dostałam od Biskupa Panyca. Mówię, że po co oni to robią, wydają przecież. Bardzo dziękuję pani Władysławu, bo już... Bo już, proszę panie, bo już musimy kończyć, bo już będzie medytacja. Bardzo, bardzo dziękuję. Ja też bardzo wam dziękuję. Nie byłam na rozmicie, bo nie dałam rady. Ale modlę się z wami. A oglądała pani? Oglądała pani? Tak, wszystko, bo mam telewizję z wami od początku i radio od początku. Ja bez tego nie umiem żyć. Panie, niech pan jest błogosławi. Dziękuję serdecznie. Proszę państwa, jeszcze szybko podam telefon do sanktuarium. Mam nadzieję, że już macie coś do pisania. Telefon do sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji Świętego Jana Pawła II. 693-168-247. Też można na portal Radia Maryja i tam znaleźć sanktuarium i różne informacje. Również o Bractwie Świętego Jana Pawła II. Dalej zapraszamy do tego Bractwa. A z Toruni i z Okolic również to Bractwo ma zadanie animacja żywiołów przybywających. Ponieważ to jest pierwsza misja tego Europejskiej Agencji Kosmicznej, gdzie nie chcemy jakby złapać promienie rentgenowskie. Natomiast trzeba pamiętać, że te promienie są bardzo trudne do złapania. Są wysoce przenikalne. No, dlatego na przykład robi się zdjęcia rentgenowskie kości wnętrza ludzkiego ciała. Natomiast z naszego punktu widzenia to jest trudność. Jak w takim razie złapać te promienie? Zbudowane jest ogromne zwierciadło, stąd właśnie ta konieczność zbudowania tak ogromnego teleskopu. Trzeba się umieć pomiędzy tymi instrumentami przełączyć. Albo jeden działa, albo drugi. Nasz mechanizm jest właśnie dlatego, żeby przełączać pomiędzy dwoma instrumentami. Czyli tak, przełączenie oznacza ruchy teleskopu, czy ruchy tylko tych urządzeń, bo to byłoby może prostsze. Po różnych wstępnych badaniach zdecydowano, że będzie to realizowane poprzez ruchy lustra. Ponieważ te promienie rentgenowskie są tak wysoce przenikalne, to my nie możemy ich odbijać. Nie znamy takiej technologii. Możemy je troszeczkę zakrzywić. I to nasze lustro jest taką strukturą powodą drogą, która pozwala troszeczkę zakrzywić te promienie i w tym 12-metrowym głównym teleskopie zakrzywić je do tego stopnia, że one się w pewnym momencie spotkają. Czyli tak jak soczewka będzie to wykrywało. Dzięki temu skupieniu promieniom będziemy mogli zakupione promienie rzucić na ekran jakby tego
1995 roku usłyszymy medytację w jego wykonaniu. I to będzie robione poprzez różne ćwiczenia. Tak, żeby te promienie skupiały się albo na jednym instrumencie, albo na drugim, na drugim końcu tego 100-metrowego teleskopu. Zawsze my musimy poruszać lustrem, które będzie ważyło ponad jedną tonę, będzie miało ponad 2 metry średnicy, w teleskopie, który będzie miał ponad 12 metrów. To jest strasznie duża struktura. I gdzie ten przyrząd będzie, to urządzenie będzie zamontowane? To około lustra. Ten nasz mechanizm jest oparty o koncepcję tak zwanego heksapodu. Mamy dwie obręcze, jedną górną i drugą dolną, które okalają to zwierzęło. I te obręcze połączone są takimi specjalnymi siłownikami. Te siłowniki wyglądają troszkę jak amortyzatory do rowerów. Mogą stawać się krótsze lub dłuższe. I co się będzie ruszało? Dzięki temu te odległość pomiędzy tymi obręczami zmienia. I możemy na przykład na jednym kraksie zbliżyć te obręcze do siebie, na drugim odsunąć. No i dzięki temu przesuwamy po prostu to zwierciadło, ruszamy nim pod kątem. Możemy też zrobić w drugą stronę, właśnie tak samo pozwala na to, żeby ten ruch odbywał się w wielu różnych płaszczyznach. Chociażby też z tego punktu widzenia, że w kosmosie warunki są często nieprzewidywalne, tam występują ekstremalne temperatury. Jeżeli mamy 12-metrowy teleskop, no to może być tak, że same siły termiczne powodują, że odbywanie odstałki. No i wtedy ta głowa konstrukcja tego naszego mechanizmu będzie potrafiła skompensować to przewidywalne zdarzenie, które mamy żadnej możliwości naprawy urządzenia na orbicie, zwłaszcza tak daleko i na jakąś stanie wystrzelona atena. Dalej odbywa się w odległości 380 tysięcy kilometrów od Ziemi. Tutaj jesteśmy jeszcze troszkę dalej. To jest taki specjalny punkt, gdzie dzięki temu, że siły grawitacji Ziemi i Księżyca trochę równoważą, to możliwe jest pomieszczenie obiektów, które bez dodatkowego wydatku energii mogą na tej orbicie się utrzymywać. Panuje tam stabilna dosyć temperatura, niska bardzo, ale to akurat dla instrumentów optycznych jest dobrze. A do tego pozwala na długą obserwację wydanych fragmentów przedsiębiorstwa. Dokładnie ten fragment, który potrzebują. Tak, nie, my jesteśmy tylko inżynierami, my tylko studiujemy prosty. My tu musimy właśnie to, o czym pani wspomniała, no, musimy przetrwać tylko pierwszy start, gdzie mamy bardzo wysokie temperatury przy starcie i mamy bardzo wysokie wibracje. Pierwszym zadaniem naszego mechanizmu jest kompensowanie w trakcie startu drgańcy też temperatury, która będzie przenoszona na nasze ciało. Natomiast potem musimy działać w warunkach w systemie kosmicznej, gdzie nie ma grawitacji. My musimy tak zaprojektować ten mechanizm, żeby on był jak najlżejszy. Okej, no musimy poruszać lustrem, które ma 1,5 tony, ale musimy spróbować zawalczyć o każdy kilogram. Bo wyniesienie kilograma w kosmosie jest bardzo duży koszt. Ile może ważyć taka konstrukcja przy tak dużym, ciężkim wieczorze? No ona też będzie ciężka. To będzie około 500 kilogramów, duży ten mechanizm ważyć. To właściwie misja, nie pełni swojej roli, nie obserwuje czarnych dziur, nie obserwuje różnych intrygujących dla nas obcych zjawisk. ESA zdecydowała się pożyczyć polskiej firmie takie przedsięwzięcie. Tak, rzeczywiście tak jest, że jeśli nasz mechanizm zawiedzie, no to będzie to podstawa. Komisja będzie bardzo skuteczna. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że ESA zdecydowała przekazać projekt do realizacji polskiej firmie. No my jesteśmy dopiero na początku ścieżki. Myśmy jakby wybrali pierwszą fazę, pierwszy etap. Czyli ESA zaufała nam na tyle, żeby zdecydować się zainwestować w rozwój tej technologii w Polsce. Przekonaliśmy ich naszym wnioskiem, ale to też wiąże się z takimi bardzo praktycznymi problemami. Musimy znaleźć w Polsce dostawców, którzy będą gotowi na to, żeby taką produkcję podjąć. No,
których darzyłeś szczególną przyjaźnią, których dbałeś w gościnny sposób, i którzy mogli powiedzieć: znam Jezus, On jest moim przyjacielem, jak na przykład Maria, Marta i ich brat Łazarz. Urządzenie będzie musiało być na bardzo precyzyjnie wykonane. Z gwarancjami rzędu numerów milimetrów, też z zastosowaniem materiałów najwyższej jakości. Jest to wyzwanie, ale też musimy się z tego, że utrudzamy, mamy taki zapał, że mamy partnerów do rozmowy w Polsce. To jest musimy w którym Polsce chcemy się to robić. Jest sporo instytucji badawczych, które mają infrastrukturę laboratoryjną do tego, żeby to na nas przetestować w różnych temperaturach, czy poddane wibracją, czy materiały są prawidłowe i jakości wyobrażenia w materiałach nie są zbyt wysokie, czy sektor kosmiczny w Polsce to już są dziesiątki, czy można mówić o sektorach jednym. Ponieważ działam w Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego, to wiem, że w takim portalu przetargowym Europejskiej Agencji Kosmicznej, to jest portal, do którego trzeba się zapisać, żeby móc brać udział w przetargu. Oczywiście musi być zarejestrowana. W tej chwili na tym portalu jest zarejestrowanych ponad 300 firm z Polski. W naszym związku, instytucji, która zrzesza przemysł kosmiczny w Polsce, mamy ponad 40 podmiotów. Z tego, co ja słyszałam z rozwoju, ogólna liczba kontraktów przyznanych polskim podmiotom to jest 400 kontraktów dla ponad 50 podmiotów. Także to branża się rozwija, czyli Polska przechodzi się do wyjątka kosmicznego w naszej części Europy do dorastającego szczęśliwe oczy wasze. Zaczęliśmy niedawno, zaczęliśmy w listopadzie 2012 po wejściu Polski do Europejskiej Agencji Badawczej. Bo naprawdę opowiadam wam, w listopadzie 2012 dopiero otworzyły się możliwości działania polskich w tej strukturze. Wcześniej było to bardzo trudne, udało się zapisać wielu instytutom tak pośrednio w współpracy z instytutami europejskimi. Polską Agencją udział w badaniach kosmicznych od lat 70. pod Interpolem. Ale później się zadał także europejski. Tak, znaczy to w ogóle bym nawet jeszcze powiedziała, że wcześniej, bo przecież polscy astronomowie są znani od tysiącleci, tu trzeba by wspomnieć polską rakietę Apollo, budowaną na początku lat 70. rakietę Apollo. Tak, no potem niestety ten projekt musiał zostać przerwany, chociażby produkowano się to wszystko, eksportowano do Kanady, ale później byli już konkurentem. No więc właśnie, no Polska przez wiele lat, akurat w tym najbardziej dynamicznym okresie wzrostu sektora, no nie miała możliwości pełnego uczestnictwa w tego typu projektach. To się teraz zmieniło. Jesteśmy bardzo dobrze oceniani w Europie i cała branża kosmiczna w Polsce. Nasi partnerzy w Europie są pod wrażeniem tego, jak szybko polskie firmy były w stanie się rozwinąć. A teraz startuje w 2028 roku i taki jest horyzont. Atenas akurat jest dużą misją, więc oczywiście ten horyzont jest dłuższy. Atenas jest drugą największą misją realizowaną przez Europejską Agencję Kosmiczną. Pierwszą zaczęto troszkę wcześniej, jest GUS, czyli misja na Zachód Kosmiczny i inne firmy z Polski mamy swój udział. No ale ogólnie nasz kontrakt, który polega mniejsza misja, no to jest raczej horyzont 8, 10, 15 lat, jaki one potrzebują, że tak doprowadzamy do takiego momentu, że mogą wystartować. A my w Polsce, w polskim sektorze kosmicznym, działamy dopiero 4 lata. I mimo, że jest tam ponad 300 firm zarejestrowanych w tym portalu, ponad 50 firm zostało kontrakty kosmiczne, to jest de facto składka polskiego. No nieważne. No ja mam to pismo. Ja mam pismo, szanowny panie Wisław Andruszy, Gdańska 20-112, 04-087. No, na razie, no zgadza się, bo wszystko jest potwierdzone. No i co? Ale tu nie ma nic do kończenia. Ja już ci mówiłam, że jest bon na 200 zł i to był do kończenia. Ale nie musisz go odebrać, bo jest na Wisław Andruszyk napisane jak W, a ty nie rozumiesz. Mówiłam ci, że jest. No. Jak cyganka, mówiłam, z punktu widzenia dnia wczorajszego. To jest na mnie, dostałeś 600 zł, to chyba ci wystarczy. Powinnam wziąć połowę. No. Poprowadzili na Golgotę.
za to, że po swojej śmierci objawiły się apostołom i uczniom, dając wiele dowodów, że żyjesz. Błogosławimy Cię, Chryste, za dzień wniebowstąpienia, w którym na oczach wielu uniosłeś się do nieba i odszedłeś do Ojca. Błogosławimy Cię, Panie, za dzień zesłania Ducha Świętego, w którym ludzie z wielu krajów świata byli świadkami niezwykłych znaków i wydarzeń. I za to błogosławimy Ciebie, że zawsze jesteś z nami. Jaki to dziad, bo ten bon 600 zł to ja mu w sumie dałam. Bezczelny dziad. Boże, w naszą wiarę, abyśmy zrozumieli, że w Najświętszym Sakramencie jesteś ty. No ja zrobiłam wspaniałomyślny gest, a ten dziad jeszcze jest na mnie wściekły, bo on jeszcze chciał dalej, nie? Ten sam z góry przemienia, ktoś mu błogosławi. Nie nóż, tylko że dziad trzeba dziada znali. Obrzydliwy dziad. I ten sam z góry oliwy. To co ty gadasz, to jest twoja złośliwość kolejna. To są tacy ludzie. Tacy są ludzie w Warszawie. No, tacy są ludzie. To nie musi być Mareczek. Ze swego życia, Chryste, przemieniłeś światła naszego zbawienia i udostępniłeś je nam w Eucharystii. Spraw, abyśmy z nich czerpali światło dla naszego życia i łaski dla naszego zbawienia. Medytację przeprowadził ojciec Wacław. Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, Krystian Markiewicz, mówi, że sytuacja prawna naszego kraju wymaga pogłębionej analizy. Pytanie, czy on tak też myślał, że wiesz, jak pogarki, wiesz, jak prosi, że jest tutaj, że tu się gada, chciał. Nie wiem, to by to więc ja mu mówię, jak chłopu na miedzy, na jedną osobę limit nie stoi. On był dlatego wściekły, żebyśmy nie poszli do Filipiaka na garnki. Tak, a on dostał to, co on chciał. Chory umysł. Bardzo dużo ludzi takich chciwych jest. Ja to mówię jeszcze inaczej. Że bardzo dużo ludzi jest takich chciwych. Jako sędzia, jako prawnik, nie mogę dać się przeczytać w trakcie do porządku dziennego, że ustawą zmienia się z Trybunału Konstytucyjnego. Państwo proszę polega na tym, że Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża, Rodzicie Boża. Ambrycja, daj imieniu Jadwiga Duszowe. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlecie w serce naszych, którzy za zwiastowanie Maniewskim Cielenia Chrystusa, Syna Twego poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli tam prowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Od nowego roku szkolnego ruszyć ma ogólnopolska sieć edukacyjna. Resorty cyfryzacji.
jak była na początku, która się zaprzegna liczbiewów antyrasowej. Przedstawiony program zakłada m.in. zapewnienie dostępu do wysokopoziomowej sieci internetowej dla wszystkich krajów. Mowa jest także o większej liczbie wyznaczonych na zajęciach informatycznych. Na czym dokładnie polegać ma cyfrowa rewolucja w szkołach? To pytanie do reportera Polskiego Radia 24. Asia, to faktycznie nie można mówić o rewolucji, bo plany obu resortów przewidują likwidację cyfrowej zapaści pomiędzy szkołami z różnych regionów Polski. Od nowego roku szkolnego w zasięgu super szybkiego internetu mają być wszystkie szkoły w całym kraju. Plany dotyczą w sumie 30 tysięcy placówek. Poza budową infrastruktury w programie nauczania pojawić się mają się dodatkowe godziny przeznaczone na zajęcia z informatyki. Pierwsze lekcje programowania mają być prowadzone już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Skala takiego zaangażowania to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy i dzisiejszej rzeczywistości, wyjaśniała minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Słuchaj, wszyscy mówią, że ja w ogóle ci nie powinnam żadnego bonu dać. Zachowuję się jak stary dziad. Więcej pokory i więcej normalnie. Normalnie mówią, że pół na pół to jest łaska, a ty chcesz wszystko i na Filipiaka też chciałeś mieć wszystkie garki, byłeś wściekły. Jest limit, trzeba być uczciwym człowiekiem, na człowieka, Marek, i wszyscy mi to samo mówią, że w ogóle nic nie powinieneś dostać. W Krakowie, tym samym zmienił częściowo wyrok sądu pierwszej. Na początku tego roku krakowski sąd okręgowy uznał, że dobre osobiste powody zostały naruszone bez CD. Jak może wykończyć człowieka? Informacje do takiego zniknięcia złożył pełnomocnik Karola Dendy, a do sprawy przystąpił rzecznik praw obywatelskich. W wyniku ich apelacji sąd częściowo zmienił wyrok. Z kłamliwymi sformułowaniami, które pojawiają się w zagranicznych mediach, walczą zarówno osoby indywidualne, jak i stowarzyszenia. Ewka to mówi delikatnie, mówi, że to największy żebrak, jakiego widziała. Największy żebrak, jakiego widziała. Jak się wstydzi, to jak pijaka. I ty się przymila do ciebie, wiesz, a potem syczy. A potem syczy. No a jak było z Jezusem? A jak go... No. Tacy są ludzie, ja dlatego nie mówię o jednym, ja mówię, że tacy są ludzie. Że człowieka, który nigdy nie miał. To wiąże z tą pierwszą tego typu operacją na świecie. Do tej pory przeszczepiono ręce ludziom, którzy nie utracili w wypadku. Teraz od martwego dawcy kończymy otrzymanie 32-letnich mężczyzn. Polskie obozy zagłady, polskie obozy śmierci są bardzo często używane przez niemieckie redakcje. Niemcy, jak zauważają eksperci, chcą w ten sposób zmyć odpowiedzialność za Holokaust ze swojego narodu. Prezes Ruchu Narodowego zaapelował do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy o odznaczenie Polaka, który zginął w zamachu terrorystycznym w Berlinie. Według niemieckich mediów wstępne ustalenia śledztwa wskazują na bohaterską postawę naszego rodaka Łukasza Urbana. Miał on próbować przeszkodzić w zamachu. Choć został brutalnie zamordowany, jego postawa mogła zmniejszyć liczbę ofiar, podkreśla w liście do szefa państwa poseł Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego. Polityk dodał, że po zweryfikowaniu tych informacji prezydent powinien rozważyć pośmiertne uhonorowanie Polaka. Pojawiła się informacja, że swoim działaniem, będąc uwięzionym w tej szoferce, uniemożliwił zwiększenie liczby ofiar przez tego zamachowca, że został zamordowany brutalnie, ale za nim, co się stało, no to właśnie wykazał się bohaterstwem. A ty nie gadaj, daj sobie szansę. Nie dolewaj, on nie dolewa. Człowiekiem na szczotach, który jest ofiarą zarówno islamistów, jak i ofiarą obłędnej polityki elit unijnych, elit europejskich, mieszających niemieckich, powinien zostać przez państwo polskie uhonorowany, ponieważ była to postawa bohaterska, ponieważ swoje życie właściwie będąc prawdopodobnie skrępowanym, poświęcił za innych. Uczestnicy zbierają podpisy pod internetową petycją o przyznanie Polakowi państwowego odznaczenia Federalnego Krzyża Zasługi. Apel ma zostać przesłany do prezydenta Niemiec Joachima Gauka. Narodowy Fundusz Zdrowia kończy aneksowanie umów ze szpitalami. Do środy uzgodniono wartość 90% umów na leczenie szpitalne. Przedłużenie umów na pierwsze półrocze przyszłego roku zapowiedzieli też lekarze podstawowej opieki zdrowotnej oraz porozumienia
Zielonogórskiego. Stało się tak dzięki m.in. podwyższeniu stawki za leczenie pacjentów, którzy ukończyli 75 lat. Zwiększone ma być także finansowanie profilaktyki chorób układu krążenia. Kontraktować świadczenia na ten okres będą też medycy zrzeszeni w porozumieniu pracodawców ochrony zdrowia, mówi prezes porozumienia Bożena Jańska. Pracujemy na rzecz pełnej wzajemności w Unii Europejskiej z USA. Teoretycznie, zgodnie z zasadą wzajemności, Unia już dawno powinna wprowadzić wizy dla obywateli Stanów Zjednoczonych. Bruksela już nawet zapowiadała to w rozmowie z Waszyngtonem, ale ostatecznie nie zdecydowała się na taki krok, bo nie chciała zaogniać relacji z USA. Komisja Europejska uznała, że konsekwencje wojny dyplomatycznej byłyby zbyt kosztowne, także dla unijnej gospodarki. Teraz Komisja chce wykorzystać zmiany w amerykańskiej administracji, by powrócić do tematu. Wiosną przyszłego roku ma opublikować raport z przeprowadzonych rozmów. Beata Połęcka, Polskie Radio, Bruksela. Fundusz poinformował, że 12 oddziałów wojewódzkich praktycznie już uzgodniło warunki finansowe ze wszystkimi szpitalami. Pozostałe oddziały wojewódzkie przedłużyły termin ostatecznego uzgodnienia kwot. NFZ podkreśla, że środki finansowe na leczenie pacjentów w 2017 roku są zabezpieczone w planie finansowym funduszu, a na świadczenia medyczne zaplanowano w nim ponad 73 miliardy złotych. Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że konieczne jest uważne śledzenie wszelkich zmian równowagi sił, szczególnie w rejonie rosyjskiej granicy. Neutralizowanie zagrożeń dla Rosji Putin mówił o tym na posiedzeniu kolegium Ministerstwa Obrony. Minister obrony Sergiej Szojgu powiedział, że zneutralizowane zostało ewentualne zagrożenie, jakie mogą stanowić dla Rosji pociski Tomahawk, które według niego mogłyby być rozmieszczane w wyrzutniach amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej. Według niego liczba takich rakiet u granic Rosji może sięgać od 150 do 300. A na początku nowego roku w krajach bałtyckich, w tym Polsce, NATO rozmieści cztery wielonarodowe batalionowe grupy bojowe. Sojusz w ten sposób odpowiada na działania Rosji na wschodzie Ukrainy. Najtrudniej granicę przekroczyć w Brześciu. Tam od rana w kolejce ustawiło się ponad 130 samochodów. Około 100 aut czeka na wjazd do Polski od strony Grodna. Zachmurzenie małe na północnym zachodzie, stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego, a po południu na wybrzeżu oraz Pomorzu słaby deszcz. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 1 do 5 stopni chłodniej na południowym wschodzie, około 0. Wiatr słaby i umiarkowany po południowo-zachodni. Południowym na barometrach w Warszawie 1021 hektopaskali. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Bogata historia i plany na przyszłość. Reforma edukacji to temat dzisiejszych rozmów dokończonych w Radiu Maryja i telewizji TVN o godzinie 18.15 oraz w Radiu Maryja kontynuacja o 21.30. Gościem będzie pani poseł Marzena Machałek, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Zapraszam. W 12.15 czytamy spotkania z Bogiem i swoim już dorosłym życiem, swoim językiem, takim jakim malował okres, pisywał nam rodzinny ojciec, mamy, cztery chłopaki. I opisywał relacje, piszący, przejmujący wrażeniem relacjonu, piszący o wstawaniu wczesnym, przez odpowiedzi adwentowe, kiedy szli razem z rodzicami do spowiedzia przed tym domu, przepraszali rodziców. Kazania ojca Jana Góry i przede wszystkim organizowane przez niego spotkania młodych to jeden z symboli posłanki dominikanów. Zakon dokładnie dziś kończy 800 lat. Sił wystarczy nam na kolejne co najmniej 8 wieków, zapewnia dominikanin ojciec Stanisław Pasiński. Ciągle nie brakuje młodych, którzy chcą przyjąć przeciw fałszywym prorokom. Nie mamy powszechne zepsucie. W przeciwieństwie może do niektórych o prorokach. Patrzenie rozdziela się serce we mnie. Wszystkie moje członki ogarnia drżenie. Każdy jest
jestem jak człowiek pijany, jak człowiek przesycony winem z powodu Pana i Jego świętych słów. Kraj bowiem przepełniony jest cudzołożnikami. Tak, cały kraj pogrążony jest w smutku z powodu przekleństwa. Wyschły pastwiska stepowe. Ich zabiegi zmierzają ku złemu. Ich siłą jest nieprawość. Albowiem nawet prorok, nawet kapłan postępują haniebnie. Nawet w moim domu znalazłem ich nieprawość. Wyrocznia Pana. Dlatego będzie ich droga dla nich gruntem śliskim, na którym się potkną w ciemnościach i upadną. Albowiem ześlę na nich szczęście w roku, w którym ich najedzę. Dużym zainteresowaniem cieszy się także akcja wigilijne dzieło pomocy dzieciom. To świece, które można nabyć w parafiach. Caritas Polska pomaga także rodzinom z zrujnowanego miasta Alepo. Prorokować w imię Baala nie zrodzi mój naród Izraela. Wśród proroków Jerozolimy widziałem uprzykłość, złość, zatwardziałość w kłamstwie, popierać złoczyńców. Przy czym nikt się nie nawraca ze swej niegodziwości. Stać się oni wszyscy dla mnie jakby odpowiednio naszą młodzież, tak żeby była rzeczywiście jednym z godnych uczestników orszaków. Nazywam się Aleksandra Jarosz. Nasza szkoła przygotowuje się do tego niezwykle ochoczo. Jest bardzo dużo wolontariuszy, dużo osób chce wziąć w tym udział. Organizujemy różne scenki, przedstawienia, aktualnie mamy próby. Odmawiamy nasze stroje, dopracowujemy szczegóły. To wszystko, co się tylko da zrobić, jak najlepiej, to każdy z tego przykłada kolejne kawałki. Orszak szedł, który wyruszył w Krzyżowie 6 stycznia w południe. Dziś na północnym zachodzie kraju zachowanie mało wzrastające do całkowitego i deszcz. Na Kaszubach możliwy również deszcz ze śniegiem. Na Mazurach, Lubelszczyźnie i Północy Podlasia początkowo spotkanie ze zmieniu bezpośrednich fragmentów księgi proroka Jeremiasza czytania na jedną podlaskiej Marek Prawd. Chłodniej miejsca na Górę Śląsku, Małopolsce i Podkarpacie. W rejonach dłużej i szumiastu się zachmurzone od 1 do 1 stopni. Wysoko w górę do 8 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany do Górnego Zachodu i do Nowy. Słowa szybko. Teraz MediaMarkt. 60-calowy telewizor Samsung Smart TV. Wbudowany Wi-Fi. Za jedyne 3499 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt. Nie wiem, co to jest za Honda, co ty szanisz. No to pisze, daj się. Nie. Radio 24, magazyn samorządowy. Ludy nazywają. Krzysztof Przybowski, Polski Radio 24, magazyn samorządowy. To wydanie będzie już przedstawiacznie. Choć zaczniemy od bezpieczeństwa. Wyjaśnił, że życiu ratował czarny mieszkańca. No, albo mi kogoś. A naprawdę na widać jestem za słuszny, a nie okrutny tam. Że co? Teraz już mówię, że może czuć każdy, kto zagrożony jest zamknięciem transportem węgla. Rodzina będzie reportem na dość. Zadziałał właśnie twój niszczadu. Jeden raz przewietrzyliśmy mieszkanie, no i w trakcie wietrzenia znowu się załączył, dlatego zaczęło się straszyć. Od razu wyszliśmy w domu, to nie może było nocić. Przeczytaliśmy, że to w wyniku jakiegoś tam nieprawidłowego spalania, tak? Że to nie było spalania, tylko że zamiast dymu to czapka. Tak. To nie jest dużo. No to jest tak. 119 zł z tego co chyba się przyda. Na pewno. On jest ciąży. Tak. To wszystko zrobiliście do szpitala? Nie, potrafiliśmy do szpitala, ale musimy tego co mamy dnia, bo tutaj na skutku to jest tam do innego szpitala, jak to mamy do innego. Zrobili nam na badanie i to musimy zrobić. Tutaj.
Zobaczymy, jak to jest na podstawie, że często sprawdzacie, że to jest własne historie. No tutaj rodzina jest naprawdę do pochwały. To wiele razy liczymy, że niestety zasypiamy i rano się już nie obudzimy. No czas jest niewyczuwalny, bezbarwny i nie jesteśmy w stanie go wyczuć. No stąd takie urządzenia, które mają zadanie dla nas wychwycić i zasygnalizować nam obecność tego zabójcy, tak? No, który może doprowadzić do zgonu. Mogę tutaj z tą tragedią, także tutaj na naszej kliniki, również zawsze przyjechaliśmy tutaj na miejsce, to już nie dało kilka minut zgłoszenia. Po przewietrzeniu mieszkania również wykazały tutaj mieszkanie obecność tlenku węgla. To przebadanie tutaj osób, które znajdowały się w budynku, również na obecność tlenku węgla, wydychane powietrze również wykazały tutaj znaczny poziom tlenku węgla w organizmie. To jest taka decyzja, która na miejsce na tego kanadyjskiego przewietrzenia do szpitala, że należy dalszy badań. Co to jest? Dlatego w Wigilię Bożego Narodzenia o godzinie 21.20 transmitować będziemy na naszej antenie mszę świętą pasterską pod przewodnictwem Jego Świątobliwości. W Boże Narodzenie 25 grudnia o godzinie 12 zapraszamy na Anioł Pański z orędziem świątecznym i błogosławieństwem Urbi et Orbi. Przy tej okazji pragniemy również poinformować o kolejnych transmisjach z Watykanu. 31 grudnia o 17 pierwszy niż pory w przeddzień uroczystości świętej Bożej Rodzicielki Maryi, połączone z dziękczynieniem za mijający rok i 1 stycznia o 10 msza święta już w uroczystość świętej Bożej Rodzicielki Maryi i z racji 50. Światowego Dnia Pokoju. Zapraszamy serdecznie do wspólnej modlitwy. 12.20 przed nami. Nie dość, że się zanieczyszcza środowisko, to jeszcze ten surowiec w postaci ropy jest zużywany. Badania pokazują, że w zależności od rodzaju tego plastiku, ten plastik może się 400 i 1000 lat rozkładać. Także to jest taki produkt, który gdzieś tam wyląduje w plastiku albo wyląduje gdzieś tam za rozwodzenie. Cały czas nie produkt sztuczny będzie leżał dalej nie tylko nie przyjemy do wiadomości, ale robią wszystko, by wszelkimi sposobami zwycięstwo wskazane przez wyborców tę władzę po prostu siłą odebrać. Od wyborów prezydenckich i parlamentarnych w 2015 roku jesteśmy świadkami wielu przejawów buntu w różnych miejscach i grupach. Na przykład w Trybunale Konstytucyjnym, w Sądzie Najwyższym, szerzej w wymiarze sprawiedliwości, wśród sędziów, adwokatów, na niektórych wydziałach prawa uniwersytetu. Buntują się aktorzy utrzymywani skądinąd z publicznych pieniędzy w publicznym teatrze. Buntują się esbecy, którzy krzywdzili ludzi, torturowali i zabijali, bo dla realizacji zwykłej sprawiedliwości obniża im się dziś emerytury z bardzo wysokich po kilkanaście tysięcy do średniej krajowej około 2000. Buntują się niektórzy prezydenci miast, marszałki Poznania czy Gdańska i niektóre rady lokalnych samorządów opanowane przez PO i PSL. Otwarcie i czynnie w Sejmie i Senacie wypowiedzieli posłuszeństwo legalne władzom także posłowie i senatorowie opozycji. PO, PSL i Nowoczesni cały czas to przypominali. Posłowie PO i ci od Petru dość zabawowo okupują salę sejmową, uniemożliwiając wykonywanie posłom wykonywanie podstawowej funkcji.
postanowienie konieczne podejścia. Puszcza, które władze Prawa i Sprawiedliwości obiecały przed wyborami polskich wyborców. Ten kolejny warszawski pucz nie ma większego społecznego poparcia. Pod Sejm przychodzą bowiem grupy młodych zabijaków, bojówek z KOD-u, lewackich anarchistów i osoby starsze skarżące się na pozbawienie ich różnych przywilejów, z których korzystały te osoby w PRL-u i po 89 roku tak zwanej III RP, czyli PRL-u. Zajęcie sali sejmowej przez posłów PO i ludzi Petru by doprowadzić w efekcie do destabilizacji i odebrania władzy większości przez awanturniczą mniejszość niszczy powagę Sejmu, upokarza pozostałych posłów, upokarza polskich wyborców, upokarza Polaków. Tak jak prezes Rzeczyński wykorzystał dla politycznych interesów Trybunał Konstytucyjny i istotnie obniżył ten społeczny szacunek dla tych instytucji, tak teraz posłowie PO i Nowoczesnej niszczą radykalnie i tak już słaby w społecznym odczuciu autorytet Sejmu. Koniec roku 2016, który był wypełniony wieloma historycznymi datami, duchowymi zdarzeniami i rocznicami, jak 1050 rocznica Chrztu Polski, obchodami roku miłosierdzia, światowymi dniami młodzieży i spotkaniem z papieżem Franciszkiem, jest dość smutny. Smutna jest ta końcówka roku. Lewicowe antypolskie środowiska, którym nie udało się oparować umysłów Polaków i ujarzmić, nasza Krystyna Pawłowicz, kochana. Ideologii równości i genderyzmu nie udało się wynarodowić Polaków, zdechrystianizować ich. W tych ostatnich podrygach starają się Polsce szkodzić wszędzie, gdzie się tylko da. Nie popadajmy jednak w przesadny smutek. Wszystko jest bowiem pod kontrolą opatrzności. Zło walczy teraz o Polskę wszelkimi metodami, na śmierć i życie. Straszy, pije ludzi, kłamie, manipuluje, rzuca obelgi, pluje i prowokuje. Idziemy pod Sejmem bojówki czystego zła, nie szanujące nikogo i niczego. A tu jest ogochanka Krystyna Pawłowicz. Demokratyczną instytucję powołaną dla wyrażania woli narodu. Musimy to spokojnie przetrwać i przetrwamy. Tym bardziej, że to głód głównie Warszawy i okolic. Krystyna Pawłowicz pisze te reportaże. Jak to posłańcy zła, odebrać także spokój i radość świąt Bożego Narodzenia. W czasie wigilii świąt Bożego Narodzenia tym bardziej śpiewajmy z mocą. Bóg się rodzi, moc truchleje. Życzę wszystkim dobrych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia i módlmy się za naszą kochaną Polskę. Jej los jest w naszych rękach. Felieton z cyklu Myśląc Ojczyzna wysłuchaliśmy poseł profesor dr habilitowany Krystyny Pawłowicz. Jak było lepiej posłuchać, jak było lepiej posłuchać, jak było Ponadto może być jeden biologiczny substancje, które będą wpływać na fizjologię organizmu.
Ale są to badania zbudowane, a przede wszystkim